Tradycja szkolnictwa zawodowego na terenie Kępna sięgała do roku 1920, kiedy to zorganizowano szkołę dokształcającą zawodową, która kształciła młodzież w handlu, rzemiośle i przemyśle. Tuż po II wojnie światowej, już 15 września 1945 roku, została ta szkoła reaktywowana. W 1956 roku szkoła dokształcająca zawodowa otrzymała własny budynek przy ulicy Henryka Sienkiewicza 24. Szkoła cały czas się modernizowała, rozbudowywała, pojawiały się nowe kierunki kształcenia. Na początku lat 90. zaczęto prowadzić zajęcia na dwie zmiany dla około 2800 uczniów i słuchaczy w 88 oddziałach. Był to wówczas największy zespół szkół zawodowych w całej południowej Wielkopolsce, a także i tutaj w województwach naszych ościennych. Zaistniała potrzeba jego podziału i tworzenia dwóch odrębnych zespołów. Pomysłodawcą i realizatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny dyrektor Zygmunt Nowacki, którego z przyczyn obiektywnych nie ma dzisiaj z nami, bardzo przepraszał i żałował, że na tej uroczystości być nie może. Szkoła zawodowa 1069 uczniów i szkoły dla dorosłych 386 słuchaczy. Przeniesione zostały tutaj na ulicę Przemysłową, tworząc zespół szkół zawodowych numer 2. To właśnie ci uchodźcy, o których moi przedmówcy mówili, którzy dotarli tutaj do tego budynku obok. Wraz z uczniami do nowej placówki przeszła część kadry nauczycielskiej. Pierwszym dyrektorem został pan Marian Raszewski, a jego zastępcami pani Wanda Martynowska, no i moja skromna osoba. Poproszę moich byłych współpracowników o wystąpienie. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie pracuje w chwili obecnej 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi i administracji. A mam pytanie do Państwa, zagadkę. Jak myślicie, ilu przewinęło się przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych od przez te 20 lat? Nauczycieli i pracowników. Moi drodzy, to 151 nauczycieli. I zostało z tego, z tej ekipy, która tu przeszła, z tych uchodźców, jak tutaj kolega i koleżanka mówili, 12. Reszta to emeryci lub mieli ewentualnie pracę. Zostało także 5 pracowników obsługi administracji, początkowych 12, którzy tutaj rozpoczynali pracę, a nadal jest 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie kształci obecnie 780 osób, także dokładniejsze mam dane niż koledzy, którzy wcześniej to prezentowali. Zasadnicza szkoła zawodowa, w której uczymy wszystkich zawodów praktycznie, technikum w zawodach technik agrobiznesu, technik budownictwa, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych. W naszej szkole także funkcjonuje liceum ogólnokształcące dla dorosłych, a także szkoła policyjna. W formie pozaszkolnej oferujemy kursy, szkolenia, seminaria, konferencje. Z naszej oferty korzystają uczniowie powiatu, a także młodzież ościennych powiatów południowo-wielkopolski. Rokrocznie mury szkoły opuszczają specjaliści określonych zawodów oraz absolwenci legitymujący się świadectwem maturalnym i dyplomem technika. W minionych 20 latach ukończyło szkołę kolejna zagadka. 6474 absolwentów. Pozwólcie, że z okazji jubileuszu złożę serdeczne podziękowania wszystkim, którzy nas w minionym dziesięcioleciu wspierali w tej wysokogórskiej wędrówce na szczyty. Władzom samorządu wojewódzkiego i powiatowego, władzom oświatowym, rzemieślnikom i pracodawcom naszych uczniów, urzędom i organizacjom współpracującym, sympatykom i przyjaciołom szkoły. Dziękuję także byłym i obecnym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły. Pamiętam także o tych, którzy w minionym dwudziestoleciu na zawsze od nas odeszli. Dziękuję także młodzieży. Bez was sądzę, że ani nie byłoby tej szkoły, ani nie byłoby po prostu nas tutaj, bo nie byłoby takiej potrzeby. Ja myślę, że pozostaje mi tylko jedno. Oczywiście dzisiaj się z Państwem nie żegnam,
ale zapisałem sobie coś takiego. Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępinie. Dziękuję bardzo. Pan Marek Czekała, pan Mikołaj Jeziorny, pan Marian Kamiński, pan Adam Żalski, siostra miłosierdzia Rafaela Kucz, firma Hemomet, firma spółka Miriam, firma Dolmar, Komerus Schule Norden oraz pan Roger Szebelik. Dodam, że jest to dyrektor szkoły partnerskiej, obecnie emerytowany, ale który rozpoczął współpracę między naszymi szkołami. Co robicie, jak macie wolny czas? Jo. Jestem. Głupie. A jak nie macie czasu? To i to siedzę. Ale tam jeszcze nas nie było. Dziękuję i myślę, że w tym momencie rozpocznę kolejny.